oraz scenariuszy przygotowanych przeze mnie. To jest taki przesmak tego, jak w wielu kontekstach można mówić o sztuce współczesnej, jak szeroki zakres tematyczny podejmuje. I chciałabym też Państwu dzisiaj podczas tych dwóch części zaplanowanych, czyli najpierw tej mojej prezentacji, a później naszych warsztatów, przekonać Państwa do tego, że warto wykorzystywać elementy sztuki współczesnej na zajęciach z wiedzą o kulturze, ale też na innych zajęciach. Z tego chociażby względu, że sztuka współczesna jest obszarem, który tak naprawdę nie ma wytworzonych jakichś własnych technik. Znaczy ona tak naprawdę posługuje się ogromną ilością technik, tematów, strategii artystycznych. I dlatego tak naprawdę można na podstawie sztuki współczesnych przykładów różnych artystów, różnych dzieł podejmować bardzo wiele rozmaitych tematów, o czym mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się Państwu przekonać. Ja też bardzo się byłam tak, z taką przyjemnością słuchałam tego fragmentu tutaj. Państwa prowadzi zajęcia z różnymi
niektóre to są pewne osoby dojrzałe i z nimi można już rozmawiać w świadomy sposób, a inni niekoniecznie, więc tak naprawdę to Państwo ocenie, pozostawiam to, na ile te tematy, które tutaj chciałabym Państwu przedstawić, warto i można Państwu zdaniem już z uczniami poruszać. Bo pewnie nie wszystkie można, ale ja też zachęcam do tego i do tego jeszcze raz powtórzę, co powiedziałam na samym początku, żeby do zachęcania uczniów świadomego i krytycznego odbioru dzieł sztuki, czyli do tego, żeby zamiast odrzucenia albo zamiast długich śmiechów czy jakichś tego rodzaju reakcji była jakaś świadoma dyskusja. Oczywiście niekoniecznie może dla uczniów nastolatków, no właśnie, bo jeszcze może wspomnę o tym, to jest też myślę, że ważne i z Państwa punktu widzenia i też ważna informacja dla uczniów, że dzisiaj mamy do czynienia z wieloma kontrowersjami związanymi ze sztuką. Ona się wydaje obrazobórcza, często kończy się skandalami, ale warto pamiętać o tym, że skandale były zawsze. Znaczy cała historia sztuki składała się nie tylko z takich dzieł, które były przyjmowane za aplauzem, ale także z dzieł, które były odrzucane i uważane za skandaliczne. Co więcej, często było tak, że te dzieła, które, nie wiem, obrazy na przykład, czy rzeźby, które były cenione przez współczesnych, o nich niekoniecznie dzisiaj pamiętamy. Natomiast na przykład Caravaggio, no, jeden z najwybitniejszych twórców w ogóle w historii, on nie był ceniony przez współczesnych. Znaczy on był ceniony przez niektórych, on oczywiście też tworzył jakieś obrazy na zlecenie, bo wtedy przede wszystkim artyści tworzyli na zlecenie. Mało kto malował dla siebie. Ale na przykład takie dzieło jak Zaśnięcie Marii, jeden z najciekawszych w ogóle i najważniejszych dzieł sztuki XVII wieku, ono zostało odrzucone i uważane za skandaliczne. Wiedzą Państwo, albo mają Państwo może pomysł dlaczego? Malowana była, proszę może. Chyba utopiona sentówka wyciągnięta z konceptorium była modelką tego. Caravaggio pokazał ten realizm śmierci. To nie był sen taki, jaki wcześniej uważano w religii jako no, takie zaśnięcie Marii, nie było wzięcie. Zakonnice tego nie chciał tego obrazu. Wzięło i oddało. Tak, no właśnie. Czyli my się teraz z dzisiejszej perspektywy już tego nie dostrzegamy. Widzimy realizm śmierci. Uważam, że realizm jest właśnie czymś dobrym, tak? Że to dzieło jest dzięki temu dla nas przekonujące. Natomiast wtedy tak bynajmniej nie było to faktycznie. Zresztą w ogóle Caravaggio był krytykowany przez to, że na przykład pokazuje świętych z brudnymi nogami. No przecież wiadomo, że apostołowie wychodzili albo może nie posto, ale w sandałach. To wszystko po prostu zostało zauważone jako prawdziwy trup. No właśnie, czyli ten realizm, czyli te brudne nogi, jak apostoł może mieć brudne nogi, tak? Jak Matka Boska może być z elementami rozkładu, tak? Na martwa. To nie do przyjęcia nawet przez ówczesnych artyście. Pokrywał się patroną czasem, już tego nie dostrzegamy. Podobnie w tej części późniejszej warsztatowej będziemy analizować Olimpię Maneta. To było kolejne dzieło, które już z kolei w XIX wieku wywołało oburzenie, skandal. No i właśnie znowu, niekoniecznie dzisiaj to dostrzegamy, dlaczego one miałyby takie kontrowersje wzbudzać, ale wtedy wzbudzało. No a dzisiaj na przykład nas takie rzeczy oburzają. Tutaj oczywiście to jest pewien przykład radykalny, czyli droga nieznańska pasja, czyli to dzieło, które też dzieło, no, ta realizacja artystyczna, która została tak tutaj skończyło procesem, jak wiemy. I znowu, niekoniecznie to jest praca, która jest odpowiednia dla nastolatków, znaczy no, dla 15-latków na pewno już nie, ale może dla 18-latków już tak, tak to jest znowu, bo właśnie też chodzi o to, żeby też nie chciałam oceniać, czy to jest dobra praca, czy zła.
Chodzi o pewien, o możliwość argumentacji, tak? Znaczy tego, żeby zapamiętać po prostu, czy w przypadku takich prac, czy no właśnie, mamy kolejną pracę Piotra Łukańskiego, naziści, tak pamiętna praca, którą Daniel Bryski płacił przeperną, tak? Skąd się tam ciekawy performance, można było powiedzieć, ze strony aktora. Znowu bardzo kontrowersyjna praca, chociaż może już prędzej do omówienia z uczniami niż ta poprzednia, tak? Bo nie zawierająca takich treści, które mogą tutaj powodować jakieś dziwne uśmieszki. Natomiast jak nawet też kontrowersyjna, można powiedzieć, że nawet w jakimś stopniu nie wiem, czy nie bardziej, czy to nie jest większa bomba, która uderza moim osobiście zdaniem, niż pasja jest nas, dlatego że to tak naprawdę mówi Łukański tutaj. To są w ogóle reprodukcje prac, fotosy z filmów, w których występowali różni aktorzy wcielający się w postaci nazistów. Praca, chociażby wystawa w ogóle to dzieło Śląsk Naziści. No i co my tak naprawdę tutaj widzimy? Widzimy przystojnych mężczyzn w pięknie skrojonych mundurach. Widzimy estetyzację przemocy, estetyzację historii. Tak naprawdę to nie jest ta historia, którą my czytamy, nie wiem, z literatury obozowej na przykład, czy pokazująca ten hitleryzm, w ogóle nazizm, faszyzm, stalinizm, czyli te wszystkie straszne rzeczy, które działy się w XX wieku, jakoś przerażającego, tylko mamy dzieło sztuki, które nam pokazuje, w jaki sposób kultura popularna przetwarza pewne wzorce, przetwarza pewne wizerunek nazisty w taki sposób, że mimo że wiemy, że to było czas, że nazizm był czymś złym, ale ona swobodzi podświadomie, tak, dlatego że ci aktorzy, którzy wcielali się w rolę nazistów, byli przystojni, oni byli w taki sposób charakteryzowani, w taki sposób były ujęcia stworzone, że zazwyczaj oni są uwodzący, oni jak podświadomie gdzieś tam dotrzymują taki komunikat, że jest to coś zachęcającego, wspaniałego, mimo że my wiemy, że to jest, że taki nazista był kimś złym. I to jest bardzo ciekawa, myślę, bardzo ciekawa praca i tak bardzo, myślę, że ten tytuł tutaj tak bardzo odsiedził Daniela Bryskiego, że on się nazywał naziści, tak? Czyli nie aktorzy wcielający się w nazistów, tylko po prostu naziści. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa praca na przykład do analizy z uczniami, tego w jaki sposób konstruowana jest historia, w jaki sposób kultura popularna przetwarza pewne wątki historyczne. Tutaj też mała dygresja, bardzo polecam taką książkę artystyczną Zbigniewa Libery i Darka Foxa, Co robi łączniczka. To jest takie dzieło sztuki w formie książkowej, w którym oni analizują te fotosy z filmów poświęconych II wojnie światowej, przede wszystkim powstaniu, pokazują, jak one były estetyzowane. Tak? Czyli, że te wszystkie straszne rzeczy, jak powstanie, czy jak Holokaust, czy to wszystko, co się działo w XX wieku, zostaje estetyzowane przez kulturę popularną. Myślę, że bardzo jest fajnie analizować z uczniami to, co sprawia, że my odbieramy pewne komunikaty wizualne w taki sposób, a nie w inny. Że na przykład pewien bohater, na przykład w tym przypadku nazista, jest w taki sposób przedstawiany, że on na przykład jest heroizowany, bo na przykład jest filmowany z dołu, tak? Bo jest w określony sposób oświetlany. I myślę, że to jest bardzo ciekawe, jak kultura wizualna, na przykład film, reklama, telewizja sprzedaje nam tak podprogowe pewne komunikaty. I zeszłam, no, sztuka krytyczna w ogóle jest właśnie, zajmuje się między innymi analizą też tego rodzaju oddziaływania mediów, czy w ogóle komunikatów wizualnych na człowieka. I kolejna praca, w sumie mówiąca o czymś podobnym, tak czy tam zbanalizowanie zła. Lego, od skoncentracji Zbigniewa
Galibery, to taki zestaw pomysłów, tego, z których można powstać wybudować obóz koncentracyjny. W ogóle przerażająca idea, ale jak powiedział sam twórca, taka logika, taka brutalna logika konsultego, tego, że nam się wszystko tak idealnie wkłada jeden kotuszek w drugi, bardzo mi się skojarzył w ogóle z tą brutalną logiką obozu koncentracyjnych, tak? I to, więc apropiadnie jakby też ten, znowu ta pewna banalizacja tego, że jednak ta druga wojna światowa czy kolokał została jakoś tak przejęte i przetrawione przez kulturę popularną często. Bardzo też ciekawie jest analizować na przykład razem z w formie kontrastu, tak, czy w formie pewnego kontekstu z literaturą obozową, co uczniowie na to, tak, jakie mogło być ich nastawienie, bo właśnie może być krytyczne, tak, mogą odrzucić na przykład tego rodzaju wypowiedź twórcy, mogą Państwo też to odrzucić, tak, jakby ja tutaj prezentuję te przykłady pracy nie po to, żeby przekonać Państwa, żeby Państwo przyjęli, tylko żeby też czyli młodzież do świadomego wyrażania swojego zdania. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć, która myślę, że też może być ciekawa w pracy z uczniami. I to być może na takiej praktycznej pracy, tak? Tutaj też przede wszystkim myślę o tych z Państwa, którzy uczą plastyki. Czyli sztuka przestrzeni publicznej, tak? Czyli no, street art to są przede wszystkim takie oddolne działania twórcze, to też niekoniecznie są oddolne, bo murale teraz w wielu miastach powstają na zlecenie różnych instytucji, czyli można powiedzieć, że ta sztuka ulicy troszeczkę weszła już do instytucji, natomiast tradycyjnie street art, czyli sztuka ulicy, to była sztuka oddolna, tworzona, to były różne komunikaty, bo nie mają z grafiki, czyli takimi zwykłymi paskrowami na ścianie, bo to że często to grafiki, nazwa grafiki często jest uważana, że jest używana w takich sytuacjach, jak jeśli mówimy o takich niezbyt kulturalnych napisach na murach. Nie, graffiti, sztuka ulic to są różne działania, te komunikaty artystyczne na jakiejś w przestrzeni miejskiej, a takie, które posiadają wartość artystyczną. Też myślę, że warto wspomnieć o czymś takim jak specyfikacja, czyli nie jest żaden nurt, to jest bardziej pewna strategia artystyczna działania w przestrzeni miejskiej, czyli pewnych działań, które są ulokowane w kontekście, tak, znaczy pewnych działań, na przykład pamiętających pewne wydarzenia historyczne. To może być jakaś rzeźba, to może być instalacja, to może być performance też, tego rodzaju realizacje artystyczne, które powstają wyłącznie w takim miejscu, ponieważ one prowadzą dialog z tym miejscem. To może być dialog zarówno historyczny, jak i na przykład też z architektonicznym. Takie realizacje artystyczne, które nie mogą powstać nigdzie indziej, tylko w tym dokładnie miejscu, w którym istnieją. No i jeszcze też na razie warto wspomnieć o czymś jak galerie zewnętrzne AMS, która tak naprawdę, znaczy AMS, czyli takie, to jest ta firma, która prowadzi takie wielkie banery, billboardy. W tym momencie już niestety galerie nie istnieje. Ale w 90. oni udostępniali część banerów na działalność. Bardzo fajna, bardzo ważna inicjatywa, która szczerze już nie zawrócona. I wiele ważnych realizacji artystycznych polskich lat 90. jest to było prezentowany właśnie w ten sposób. Na przykład mamy pracę właśnie Macierskiego, która w taki gorszy sposób komentuje, komiksowej formie, ale w taki gorszy sposób komentuje tę sytuację sporej części Polaków z uczonych środowisk, po transpozycyjnym. I ona była nawet ta praca, która pierwszy została pokazana się w tej galerii zewnętrznej. Myślę, że to bardzo ważne, bo jednak ważne jest, jak osobiście uważam, żeby wypełnić się jednak ze sztuką współczesną różnymi działaniami na zewnątrz ludzi, a czyli żeby nie prezentować jej tylko w galerii, które może przychodzą też określone osoby i niekoniecznie przypadkowe, ale właśnie tego rodzaju inicjatywy właśnie wychodzenia w przestrzeń miejską różnymi komunikatami artystycznymi wydają mi się ciekawe. Dobrze, to ja w takim razie Państwu bardzo dziękuję. Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania, to bardzo zachęcam do zadawania. A jeśli nie, to za 15 minut spotykamy się na warsztatach.
Chciałabym zrealizować jeden z tych scenariuszy, który Państwu rozdałam, a mianowicie scenariusz od Węgów do Julii. Chciałabym, żebyście podzielili się na grupy i spróbowali sami wdzielić się w uczniów i zobaczyć, w jaki sposób możemy te scenariusze realizować. Ona najczęściej nie pamięta
wsi Nowice to skromnie spuszcza wzrok. Dlaczego, jak Państwo myślą? Mają Państwo jakiś pomysł, dlaczego one, te kobiety, tak albo przedstawione śpiące, albo gdzieś tam patrzące na bok? No, ja myślę, że o tym, dlaczego to było takie ważne, powie nam skandal, który miał miejsce po prezentacji tego dzieła. To jest dzieło kilkaset lat późniejsze, ale tutaj już bohater po prostu patrzy na widza. Jakie to jest? To też jest oczywiście Olimpia, prawda, Madonna. No i co? Jakie to mamy skojarzenie? No właśnie, te kobiety przedstawiane na tradycyjny akt, tak były skromne. Można było na nie patrzeć, ale one patrzyły. Czyli jakby to spojrzenie nasze jako widza było bezpieczne. Tak, ona o tyle zrozumiała. Tak, my ją oglądaliśmy, ona nas uśmiechnie. Olimpia Maneta nas też taksuje, można by powiedzieć. Kim jest ta kobieta przedstawiona tutaj? Państwo myślą. A po czym można poznać, że jest kobietą na jakich obyczajów, może tak? Ten kwiat, coś na szyi, soletka. Depilowana. No to, żeby depilowana, to myślę, że to pewnie też byłaby depilowana, ale faktycznie takie perwersyjne dodatki, które wyślają na gość, tak? Czyli ta sienka na szyi, ten kwiat, te kwiaty przynoszone przez niewykluczone, czy prawdopodobnie wielbiciela, te buciki na obcasie. Te tutaj można mało widać, ale jest kot. Czarny kot, który symbolizuje taką rozbujałą kobiecą seksualność. Tak? My dzisiaj niekoniecznie te wszystkie tropy, czy byśmy czytali. Znaczy, można je czytać o tyle, że to dzieło jest znane i o nim, tak? Dlaczego one wzbudzały kontrowersję. Ale gdybyśmy nic nie wiedzieli o tym obrazie i obejrzeli dzisiaj, jak nam coś takiego pokazano, to chyba nie byłoby w nim nic strasznie kontrowersyjnego, prawda? Natomiast faktycznie w XIX wieku, w czasach, kiedy art kobiecy był zdominowany przez takie malarstwo akademickie, bardzo poprawne, bardzo takie pozbawione, całkowicie nienaturalistyczne, nagle przedstawili takiego ciała kobiety, która po pierwsze ma ewidentnie, co wskazują różne elementy, jest to po prostu kurtyzaną, a nie żadną wewóz. A po drugie to jest spojrzenie, takie taksujące. Można było powiedzieć, że ona tutaj ma władzę, ona wyznacza cenę, tak? Ona podaje cenę, taksując swojego potencjalnego klienta, który jest po tej drugiej stronie ramy obrazu. Więc to budziło straszne kontrowersje właśnie dzisiaj, my już tego nie dostrzegamy, tak? Nie jest to dla nas w żaden sposób obraz twórczy. Natomiast warto pamiętać, że wtedy ten obraz był odbierany inaczej. No właśnie, tutaj mamy coś takiego. Co to jest za praca, wiedzą Państwo? Choroba, rak, jak gdyby próbuje się tym... Znaczy, chodzi o to, że człowiek jest piękna też, bo ona tutaj właśnie błysła, nie tak, że zwoliła sobie włosy, tylko że była po Znaczy tak, przede wszystkim to jest Katarzyna Kozyra, jej praca Olimpia, która też wzbudziła kontrowersję w 1993 roku, to jest jej praca dyplomowa. I to była faktycznie praca, która... To, że ona jest płysa, to nie jest jakiś zwykły akt artystyczny, że ona sobie tak to wymyśliła, tylko ona była wtedy w trakcie kinematografu. No jest to bardzo jasne nawiązanie do dzieła Edwarda Moneta i w ogóle do tradycyjnego aktu. I co, ale czym on się różni od tradycyjnego aktu? Co on nam mówi? Czy to, że Kozyra nawiązuje do tradycyjnego aktu z rodzajem hołdu dla dawnych mistrzów, czy polemizm? Polemizm. Znaczy i hołdu polemizm. Ale przekaz jest taki. Ale nie jest. Czyli jak wytłumaczyła, ale nie jak na sobie
Papciowate te rzeczy. W zasiłku to jednak bardziej pomocne kople, a tamte mają sobie takie elementy. Tu ubiera jak pasterz. Tak. Nawiązanie, która by nawet stała, to tylko pasterz. A może chodzi o oswojenie tego raka, tej choroby. Pokazanie, że kobieta po chemioterapii też. To jest chyba też związane z poglądami, bo przecież ja mam bardzo określone poglądy i na seksualność, na ciało, problemy bardzo charakterystyczne, prawda? Więc proszę bardzo, panie Adrian Sandu. Dlaczego to rozsądni wykorzystać swoje ciało jako rekwizyt do tego okazji i mora? No bo teraz mi z nim panu Frankenger, nie teraz tylko zauważył, ale faktycznie są takie babcine, ale to ciekawe spostrzeżenie. No właśnie, czy teraz generał Familia składa się z ten cykl Katarzyna Kozyry, składa się z trzech fotografii. To była pierwsza, to jest fotografia najbardziej, w największym stopniu nawiązująca do kanonów, czy do wokół paktu, ale też przede wszystkim do badania, ale to jest nie oczywiste. A kolejne zdjęcie wyglądało już tak. Czyli odchodzimy już coraz bardziej od tego kanonu i jeszcze bardziej jak dostrzegamy, no co, no jak to unika tak naprawdę? Widzę za... za ciało, to jest seksualne, ale ciało też jest narażone na choroby, na szpytotę, na wyjście z tego sposobu myślenia o ciele jako o dziele sztuki. No właśnie, ciało artystki jest poniekąd dziełem sztuki, bo ona je utrwala w dziele sztuki, ale jest tak naprawdę tak dziełem sztuki au revoir, tak? Czyli po prostu czymś taką bardzo silną polemiką z tym, w jaki sposób ciało, zwłaszcza kobiety ciało, było wykorzystywane przez swoje sztuki, tak? Czyli idealizowane, pozbawione tożsamości tak naprawdę, nie ciało konkretnej kobiety, tylko nimfy czy bogini. Tutaj mamy bardzo konkretną kobietę, walczącą z chorobą nowotworową. I tak naprawdę taki też to ciało jest wychudzone, jest nieatrakcyjne, tak? To nie jest ciało, które mogłoby budzić pożądanie. Tak? Ale ta wcześniejsza, to wcześniejsze zdjęcie Kozyry, no to już powiedzmy, jeśli miałaby włosy, to powiedzmy jeszcze mogłoby, można byłoby nazwać się atrakcyjną, natomiast w tym przypadku już niekoniecznie. I proszę Państwa, ta praca Olimpia Kozyry miała jeszcze jedno zdjęcie, którego niestety nikt nie znalazła w takiej rozdzielczości, żeby móc Państwa ją zaprezentować na prezentacji, ale ono było już zupełnie inne. Przedstawiało nie artystkę, tylko starą kobietę, taką bardzo starą, 80-letnią co najmniej, nagą, siedzącą na brzegu łóżka. I tak naprawdę tym jedynym elementem, który scalał ją z tymi pozostałymi częściami tego tryptyku, a tym samym z pracą Edwarda Manetta, była ta wstążka na szyi, ale tym razem już rozwiązana. Tak? Czyli ona zwisała tak tej staruszce z szyi. I tutaj mamy do czynienia już z takim ewidentnym pokazaniem właśnie cielesności, kobiecej cielesności, ale już nie, znowu jeszcze bardziej można by było powiedzieć zdeformowanej, jeśli można powiedzieć, starość nie jest deformacją, oczywiście nie wygląda naturalnym, ale w sztuce starość rzadko występuje. Zwróćcie Państwo uwagę, że w większości, jeśli oglądamy dzieła sztuki dawnej, tam są młode, piękne kobiety, młodzi, albo mężczyźni w sile piekła, albo młodzi, albo w sile wieku, starcy zdarzają się, ale rzadko mężczyźni, ale to jest szczególna sytuacja, kiedy na przykład potrzebujemy przedstawić, nie wiem, jakąś postać mitologiczną czy religijną, która no, była nie tylko Noe, tak? No to myślę, że jest stary mężczyzna, ale to się zdarzało rzadko. Ale stare kobiety, tak naprawdę w sztuce dawnej się bardzo rzadko zdarzają. Ale Klimt, czy opisujesz się kobiety, też przedstawił tę starość. To jest początek XX wieku, czyli tak, ale to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek. Jest też taki obraz Cranacha, zresztą wydaje mi się, że w ogóle na jakoś nawiązuje do tego obrazu, czyli trzy etapy życia kobiety. Tylko że Cranach przedstawia trzy postaci kobiet. Młodą dziewczynę, kobietę w sile wieku i staruszkę.
znalazł tego ogniste skóry. To jest tak, można by powiedzieć, że ten złośliwy aż, tak? Ale ta młoda, czy jeszcze w średniej wieku jest przedstawiona w miarę atrakcyjnie, o tyle ta stara zdecydowanie już nie. A też Rodena też są takie starówki. Proszę? Mówimy już też o sztuce początku przełomu XIX-XX wieku, to już się wtedy powoli zaczyna zmieniać, to już jest sporo po olimpii. Natomiast jeśli chodzi o sztukę dawną, niekoniecznie ma to miejsce. No właśnie, i jeśli patrzymy sobie na tym, gdzie to... podobnej, teraz tego, co dyskutujemy, można dojść do takiego wniosku, że o ile dawnych, nie wiem, czy okres się nowożytny, w renesansie, baroku, czy nawet jeszcze później, sztuka była obszarem piękna. Czyli na przykład Charlotte twierdził, że sztuka to jest naśladowanie rzeczywistości, ale w tych pięknych aspektach. Sztuka współczesna odrzuca kategorię piękna. Jeżeli wiemy, jeśli patrzyliśmy na te produkcje, które wcześniej oglądaliśmy, czy koncerty, czy w części tej wcześniejszej, to zazwyczaj tam mamy niewiele do czynienia z piękną. Dlaczego sztuka współczesna odrzuca kategorię piękna, okolonizuje związek, co najwyżej, bo przedstawia, mówi, nie, rzeczywistość nie wygląda w ten sposób, tak? Przedstawiajmy ją tak, jak ona wygląda. Ale niekoniecznie jest to realizm, takim w znaczeniu XIX-wiecznym, ale często ma to takie polemiczne efekt. Natomiast jest obszar w kulturze, który przejął tą dziedzinę tworzenia piękna, czy reprodukowania piękna, i tym obszarem jest oczywiście reklama. I to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, myślę, na ile zdjęcia reklamowe powielają pewne schematy ze sztuki dawnej, może niekoniecznie świadomie, też myślę, że częściowo świadomie, bo wiele osób pracujących w agencji reklamowej to są absolwenci ASP czy historii sztuki. Niekoniecznie są jakieś bardzo takie nawiązania dążące do jakiegoś świadomej gry z widzem, a to po prostu takie często powielanie pewnych schematów, nie sztuki akademickiej, czy sztuki jeszcze dawniejszej, sensowej, barokowej. Taki rodzaj rozpoznania, zapotrzebowania ludzi na piękno, że mm-hmm. No, zwłaszcza, bo reklama, a ile sztuka w tym momencie, co w dzisiejszych czasach, ona nie chce uwodzić widza, ona nie chce się podobać. Tak, ona wychodzi z pewnym komunikatem, który może nam się podobać, może nam się nie podobać, możemy z nim polemizować, możemy go przyjąć, natomiast nie jest czymś, co chce nam się przypodobać. Natomiast reklama zdecydowanie tak. I znowu, jeśli patrzymy na przedstawienie ciała kobiecego w reklamie, no to tak naprawdę możemy powtórzyć wiele z tych wniosków, które nam się nasuwały, jak oglądaliśmy renesansowy art Giorgione, tak? Czyli że to ciało jest wyidealizowane, jest wyfotoshopowane, tak? Nie pozbawione jakichkolwiek zmarszczek czy obwisłości skóry. No i znowu często jest też tak, też nie zawsze, bo to zależy od strategii reklamowej, ale często jest też tak, że te kobiety nie patrzą bezpośrednio na widza. No chyba, że patrzą, to wtedy jest to, czy są takie kampanie reprowokacyjne, bo zwłaszcza dla młodych ludzi jest kierowane, wtedy ona może nawet bardzo w brutalny sposób patrzeć na nią. Ale w większości, przynajmniej z tego, jeśli chodzi o ten nurt, o którym teraz mówiłem, czyli takiej reklamy mającej nam wzbudzi takie pozytywne uczucia, to kobiety zazwyczaj też tak patrzą jakoś po prostu, byśmy mogli spokojnie patrzeć, podziwiać ich ciała, albo nie tą bieliznę, którą... Znaczy, chyba mężczyźni mieli ciała, to bardziej bieliznę, którą chciały sobie czuć, tak? Więc myślę, że jest tyle ważne. Ja chciałam scenariuszach trzech, które Państwo stali, w taki sposób je konstruować, żeby mówiły one nie tylko o sztuce współczesnej, ale żeby ta sztuka współczesna była dla Państwa, jako dla nauczycieli, punktem wyjścia do rozmów z uczniami o pewnych ważnych tematach związanych z tożsamością, ze współczesnym światem, z polityką i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to też można było na przykład z uczniami w momencie rozmawiać, to są często osoby
No na etapie takim, gdzie ta cielesność bardzo ważna, często są takie wrażliwe, wrażliwe kwestie, ale może myślę przede wszystkim właśnie dlatego, jakich dziwamy. I zachęcam do kwestii internetu, ale link jest tutaj gdzieś na scenariuszu. Tak, 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 może nie wiem, może dostanę. To jest taki link, który pokazuje, w jaki sposób taka zwykła, jak ciemnie woli kobieta jest zmieniana w 1000 piękną kobietą, w Photoshopa i innych dziwnych zabiegów. I myślę, że już warto pokazywać uczniom i uczennicom, żeby też w jakiś świadomy sposób konsumowali swoją tożsamość, żeby też szuka, czy ogólnie ultra wizualna była też punktem wyjścia do dyskusji na tematy, które są bardzo ważne. Dobra, w takim razie bardzo Państwu dziękuję. Jeśli mają Państwo tutaj jeszcze jakiekolwiek pytania do mnie. Ale link jest na Państwa tam w tych Państwa scenariuszach. O to tutaj trudno było dużo przepisywać, bo jest w tej kuchni, ale jest to najgorsze, więc. Ale zresztą, jeśli Państwo piszą YouTube DA, bo to jest kampania tej firmy DA. DA w kampanii, czy piękno, czy co, ono chyba mi na wysokość, bo jest dosyć często dużo osób ma także. Takie nie powinno być z tym problemem. Ja to finalnie dziękuję. Ja jestem jeszcze tutaj, więc jeśli ktoś by miał jakieś pytania, to zapraszam. To musimy gdzieś tam przywieźć.